8 stycznia 1936 roku. Kiedy byłam u arcypasterza i prosiłam go, że Pan Jezus żąda ode mnie, żebym się modliła, wypraszając miłosierdzie Boże dla świata, i żeby było zgromadzenie takie, które by wypraszało dla świata miłosierdzie Boże, i prosiłam, aby mi udzielił pozwolenia na to wszystko, czego żąda ode mnie Pan Jezus, arcypasterz odpowiedział mi te słowa. Co do modlitwy, to siostrze pozwalam i nawet zachęcam, jak najwięcej się modlić za świat i wypraszać dla niego miłosierdzie Boże, bo wszyscy miłosierdzia potrzebujemy. A i spowiednik na pewno siostrze nie zabrania się modlić w tej intencji. A co się tyczy tego zgromadzenia? to niech siostra trochę zaczeka, niech się wszystko trochę pomyślniej ułoży. Rzecz ta sama w sobie dobra jest ale nie trzeba się spieszyć. Jeżeli to jest wolą Bożą, to czy trochę wcześniej, czy trochę później, to będzie. Dlaczegoż by nie miało być? Przecież tyle jest różnych zgromadzeń, to i to będzie, jeżeli Bóg tak żąda. Proszę być zupełnie spokojną. Pan Jezus wszystko może. Staraj się o ścisłe zjednoczenie z Bogiem i bądź dobrej myśli. Słowa te napełniły mnie wielką radością. Kiedy wyszłam od arcypasterza, usłyszałam w duszy te słowa: Dla utwierdzenia ducha twego przemawiam przez zastępców swoich zgodnie z tym, czego żądam od ciebie. Ale wiedz o tym, że nie zawsze tak będzie. Sprzeciwiać ci się będą w wielu rzeczach, a przez to okaże się w tobie łaska moja, i że sprawa ta moją jest. Ale ty nie lękaj się niczego. Ja jestem zawsze z tobą. Wiedz jeszcze o tym, córko moja, że wszystkie stworzenia, czy wiedzą, czy bezwiednie, czy chcą, czy nie chcą, zawsze pełnią wolę moją. W pewnej chwili nagle ujrzałam pana Jezusa w majestacie wielkim, który mi powiedział te słowa: Córko moja, jeżeli chcesz. Stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz. Odpowiedziałam, nie chcę żadnych światów. Ja pragnę ciebie, Jezu. Pragnę cię kochać taką miłością, jaką ty mnie kochasz. O jedno cię błagam, uczyń serce moje zdolne do kochania ciebie. Dziwi mnie to bardzo, Jezu mój, że dajesz mi takie pytanie. Bo i cóż mi po tych światach, chociażbyś mi ich dał tysiąc, cóż mi po nich? Ty wiesz, Jezu, dobrze, że serce moje kona z tęsknoty za Tobą. Wszystko, co jest poza Tobą, niczym jest dla mnie. W tej chwili nic już nie widziałam, ale jakaś moc ogarnęła duszę moją i dziwny ogień zapalił się w sercu moim, i weszłam jakoby w rodzaj konania za Nim. Wtem usłyszałam te słowa. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą, a to dla głębokiej pokory i ognistej miłości, jaką masz ku mnie. W pewnej chwili usłyszałam w duszy te słowa. Każdy ruch serca twego jest mi przytomny. Wiedz o tym, córko moja, że jedno spojrzenie Twoje na kogoś innego zraniłoby mnie bardziej niż wiele grzechów przez duszę inną popełnionych. Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń. I chociażby mi nie wiem, jak już mówiono o Jego sprawiedliwości, to nie lękam się go wcale, bo poznałam go dobrze. Bóg jest miłość, duch Jego jest spokój. I widzę teraz, że czyny moje, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są niż czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego. Zdana jestem na Jego świętą wolę. Niech czyni ze mną co chce, a ja go i tak kochać będę. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą, proszę i błagam Zbawiciela, aby uleczył język mój, bym nigdy nie obraziła miłości bliźniego. Jezu, Ty wiesz, jak gorąco pragnę się ukryć, aby mnie nikt nie znał, tylko Twoje najsłodsze serce. Pragnę być fiołkiem maleńkim ukrytym w trawie, nieznanym wśród wspaniałego ogrodu zamkniętego, gdzie rosną piękne róże, lilie. Piękną róże i cudną lilię widać z daleka, ale małego fiołka, aby zobaczyć, trzeba się nisko schylić. Zdradza go tylko zapach. O jak się cieszę, że mogę się tak ukryć. Oboski mój oblubieńcze, dla Ciebie jest kwiat serca mego i woni czystej miłości. Utonęła dusza moja w Tobie, wiekuisty Boże. Od chwili, w której sam mnie pociągnąłeś ku sobie, o Jezu mój, im Cię więcej poznaję, tym goręcej Cię pożądam. Poznałam w sercu Jezusa, że dla dusz wybranych jest w samym niebie niebo, gdzie nie wszyscy wstęp mają, ale tylko dusze wybrane. Niepojęte szczęście, w którym dusza zatopiona będzie. O mój Boże, że też nie mogę tego opisać, chociaż w najdrobniejszej cząstce. Dusze są przeniknięte jego bóstwem, przechodzą z jasności w jasność. Światłość niezmienna, ale nigdy monotonna, zawsze nowa, a nigdy nie mająca zmian. O Trójco święta, daj poznać się duszą. O Jezu mój, nie ma nic lepszego dla duszy, jak upokorzenia. We wzgardzie jest tajemnica szczęścia, kiedy dusza poznaje, że jest nicością i nędzą sama z siebie. A wszystko, co ma dobrego w sobie, jest tylko darem Bożym. Kiedy dusza widzi w sobie wszystko darmo dane, a jej własnością jest tylko nędza, to ją utrzymuje w ustawicznym korzeniu się przed majestatem Bożym. A Bóg, widząc duszę w takim usposobieniu, ściga ją swymi łaskami. Kiedy dusza zagłębia się w przepaści swej nędzy, Bóg używa swej wszechmocy, aby ją wywyższyć. Jeżeli jest na Ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza prawdziwie pokorna. W początku wiele cierpi z tego powodu miłość własna, ale Bóg po mężnym potykaniu się udziela duszy wiele światła, którym ona poznaje, jak nędzne jest wszystko i pełne złudy. Bóg sam jest tylko w sercu jej. Dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją w Bogu pokłada. Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej. A w ten czas dusza pozostaje w największym szczęściu, jakiego nikt pojąć nie może.